Szczęść Boże, coś Wam powiem. Najmniejszą wspólnotą jest dwoje ludzi. A tych dwoje gwarantuje, że tam także jest Jezus. Bo gdzie dwóch albo trzech zgromadzone jest w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Tylko że tam, gdzie dwóch, tam mogą pojawić się trzy różne zdania na dany temat. Po prostu nie zawsze da się uniknąć różnych sporów między ludźmi. Dlatego Jezus wyprzedza pewne fakty i daje wskazania dla Kościoła, który dopiero się tworzy, i tego, który będzie znacznie później, by nauczyć się rozwiązywać konflikty. Braterstwo jest ważne, bo przypomina nam, że jesteśmy za siebie odpowiedzialni. I doskonale to widać, kiedy dzieje się źle. Czyn jednego człowieka przerzucany jest na całą grupę, bo według opinii wszyscy tacy są. Nie jest to prawdą. Grzech jednego nie musi być grzechem innych, ale jego słabość ma wpływ na wspólnotę. Na podstawie 33 rozdziału z Księgi Ezechiela mamy wskazanie, jeśli ja uważam się za sprawiedliwego i godnego napominania, kiedy zwrócę uwagę, by mój brat odstąpił od złego postępowania, a on mnie nie posłucha, to on ponosi winę. Jeśli jednak posłucha napomnienia i zmieni swoje życie, ocali je. Tak więc los ludzi jest w naszych rękach. To całkowicie zmienia sposób naszego myślenia i życia. Nagle uświadomiłem sobie, że brak zainteresowania moim bliźnim jest także skazą w mojej historii. W obliczu uchybienia wobec mnie czy innych mam prosić Pana o łaskę przebaczenia, aby zrozumieć, a ostatecznie, aby spróbować poprawić mojego brata. Taką drogę wskazuje także święty Paweł w liście do Galatów. Gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jezus bardzo dobrze zna ludzką naturę. W końcu też ją przyjął. I wiedział, że jakakolwiek krzywda wyrządzona przez bliźniego na pierwszym miejscu będzie powodem do gniewu. Tu nie będzie spokojnego upomnienia i próby dialogu. Tu będzie krzyk, że jak on śmiał tak mnie skrzywdzić. Tu nie będzie pójścia do wspólnoty, by prosić o wsparcie, o negocjacje, ale będzie rozgłoszenie dookoła, jaki to nikczemnik. A później, gdy emocje już upadną, Jezus prosi, by spojrzeć na winowajcę zupełnie inaczej. Ma stać się dla nas jak poganin i celnik, ale jednocześnie mamy w nim dostrzec przyjaciela Jezusa. Z takimi właśnie Jezus zasiadał do stołu, bo widział w nich więcej niż inni oraz nie traktował ich z pogardą jak wszyscy. My wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ciągle grzeszymy, nieustannie upadamy. I wszyscy potrzebujemy pomocy, zwłaszcza tych stojących obok. To nie wstyd prosić o radę. To nie wstyd popełniać błędy. Głupstwem jest iść w zaparte, że ja sam sobie poradzę. Kiedy brakuje w nas życzliwości wobec innych, to wtedy rodzi się obmowa, kłamstwo, manipulacje, ciche dni, nieżyczliwość. Dlatego przebaczenie jest ważne, choć w minimalnym stopniu, by znów prowadzić serce na właściwe tory. Modlitwa w tej intencji jest więc częścią planu naprawy naszego życia. Kiedy modlimy się razem, nie tylko poruszamy Boga, aby udzielił nam tego, o co Go prosimy, ale także daje nam odczuć swoją obecność przy nas, co w ostateczności jest głównym darem, o jaki możemy i powinniśmy prosić. Z Panem Bogiem.